No halo, słychać mnie? Tak? To ja chcę was zobaczyć. Ręce w górę. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No co tak słabo machacie? Dzień dobry, witam, witam wszystkich uczestników kolejnego festynu rodzinnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Brawo! Kochani, was witam najbardziej, was, słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego, wasze rodziny, wasze połówki, was wszystkich, wszystkich razem, którzy jesteście tutaj dzisiaj w dniu tak pięknym 26 maja, w dniu święta mamy, że jesteśmy wszyscy razem i wszystkich was jeszcze raz bardzo gorąco witam i bardzo dziękuję i bardzo zapraszam do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i dziękuję za waszą obecność. Kochani, są wśród nas i bardzo serdecznie witamy jeszcze gorętszymi brawami niż mnie. Pan dyrektor Ryszard Szczółkowski, Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Brawo. Pan Kazimierz Dudziński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Miasta Białegostoku. Witamy bardzo gorąco. Proszę państwa, są wśród nas goście pani Ewelina Chodkiewicz, radna Rady Miejskiej Miasta Białegostoku. Witam serdecznie. Są wśród nas goście z Polski, którzy przyjechali do nas wziąć udział w finałowym etapie 11. Ogólnopolskiej Wiedzy Olimpiady Ekonomicznej dla Dorosłych i są wśród nas, bardzo serdecznie witam, przedstawicieli Lublina, przedstawicieli Chorzowa, bardzo gorąco witam przedstawicieli Siedlec, gorąco bardzo witam przedstawicieli Mińska Mazowieckiego. No i oczywiście my jako Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizator i gospodarz 11. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. W tej chwili słuchacze zmierzyli się z drugim etapem, etapem pisemnym. Jeszcze ich czeka trzecia część, która będzie się odbywała po obiedzie. Drodzy moi, cóż, jestem szczęśliwa. Dziękuję wszystkim organizatorom, przede wszystkim pani dyrektor Korzenieckiej i wicedyrektorom Centrum Kształcenia Ustawicznego i nauczycielom, tak cudownym nauczycielom jak Małgosia Darasiuk, jak Renata Majewska, jak Jola Łaskiewicz, jak Ewa Chociej, jak Edyczka Sokołowska, jak Agnieszka Walasek, nauczyciel, ale pracownik, brawo! Jak pani Ewa Koteńska, koordynator projektu, witamy bardzo serdecznie i dziękuję. Jak wszyscy inni pozostali nauczyciele, Ewa Daszuta, Grażynka Paździej, kto tam jeszcze organizował? No jeszcze na pewno nas sporo, także bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Pani Agnieszka Hanusewicz, Kamila Aleksandrowicz, Monika Jamiełkowska, cały zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego, nauczyciele informatyki, którzy konkurs przygotowali. Nie mogę być z wami cały czas, ale jestem z wami sercem, trzymam kciuki za wszystkich i korzystajcie ze wszystkich atrakcji. Korzystajcie, bądźcie tutaj razem wspólnie z nami. Budujmy, kochani, budujmy wspólną rodzinę słuchaczy Kreatywnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.